Znowu mogę hetmanu mieć, ale spróbuję tu dać szaszka. I teraz czym dać szaszka na F1? No kusi, żeby wieżą. Kusi, żeby wieżą. I gdzie ten Maciuś? Nie widać Maciusia. Trudno. Dziękuję panie Pawle. No tak jakoś to. Dobrze pan grał. Znaczy panie Jarosławie, przepraszam. Tylko ruch gońcem na D3 jest miękki. Najbardziej pryncypialne jest postawienie gońca na C4. Atak Sozina. Grywał tak Robert Fischer. Ja zachęcam do grania, jeżeli ktoś gra przeciwko sycylijskiej, powinien robić długą roszadę i atakować czarnego króla. Bo goń jest D3 mięciutkie. Przeszliśmy do smoka. Wybicie na C6 bardzo korzystne. To nawet nie wiedziałem, czym bić i gońcem dobrze, i konikiem, i pionem. A to jest... To jest, panie Pawle, i do wszystkich, to jest bardzo poważny błąd. Goniec ten jest lepszy od tego, bo jest gońcem dwuskrzydłowym. Wymieniamy go na H6 wtedy, kiedy możemy przyjść szybko konikiem na G5 lub mamy wieżę na linii H i otwiera się linia H. W innych przypadkach ta wymiana jest korzystna dla czarnych. To jest bardzo, bardzo ważna uwaga. No nie ma rekompensaty za piona. Wieża AB8 linia, nie ma ataku na czarnego króla. Po wymianie jeszcze lepiej, bo tu grożą maty. Tu nie widziałem, że mogę zbić. I zagrać skoczek D5. O. Bałem się. Zmęczony trochę jestem. I nie mogłem się doliczyć. Ojoj, ucieka ekran. Ucieka mi ekran. Generalnie lepiej jest nie bić, bo się nie otwiera linia F. H3 puszcza punkt G3, ale znika słabość pierwszej linii. Tu znowu mogłem bić na E5. G4, kolejne osłabienie pozycji króla. Król się zrobi nagi. A wieża F3. Od razu wieża B1 daje mata. Hetmana 2, drugiego piona. To zagrałem na Maciusia. Wyczułem, że musi być. Nie liczyłem. Po prostu moja świadomość mówiła mi, że tu musi być mat. A, skoczek H4. I tu słusznie pan Paweł przerwał pojedynek. Dziękuję panie Pawle. Takie uwagi na szybko. Z Maksiem gram. A, pan Robert i pan Maksio. Panie Jarosławie, przepraszam pana, panie Jarosławie. Teraz gram z panem Robertem.